Siemano, siemano! Kolejny dzień edukacji. Panowie, co wy tu robicie? Co wy tak szeptacie między sobą? Siemano, mordeczko, siemano, ziemeczku, siemano, bambury, kocury. Słuchajcie, kreseczka siedzi bam. Fresh. Tak, fryzura fresh. Dobra, panowie, dzisiaj... Teraz będzie siedzieć bam. My nie pójdziemy, to za nieobecność będzie bam. No właśnie, właśnie, a propos nieobecności. Gdzie jest zielony i gdzie jest Yeti? Ich nie ma w szkole już od dawna. No bo oni sobie trochę oni opuszczają każdą lekcję. Ja jeszcze nie byłem na żadnej lekcji z nimi. Ja nie wiem, co się z nimi dzieje. Jak to są ci uczniowie, którzy są w dzienniku i czytają ich co lekcje, ale nikt nie wie, jak wyglądają. Indywidualne nauczanie chyba. Indywidualne nauczanie może i tak. Dobrze, widzowie, dzisiaj dzień edukacji, dzisiaj idziemy pouczyć się i nauczymy się, mam nadzieję, dzisiaj czegoś dobrego z polskiego. Dzisiaj jesteście przygotowani na polski? Stary, nie jestem w ogóle przygotowany. Dobra, szybkie pytanie. Ja nawet nie wiem, jak się pisze mój. Dawaj. Uzamknięte chyba, nie? Zależy, czy jesteś otwarty, czy nie. Jeżeli to, co jest twoje, dzielisz się z innymi tym, co jest twoje, to otwarte. A jeżeli jesteś samolubny, to uzamknięte. Zapomniałem o tej regułce, no fakt. Taka jest regułka do słowa mój. Dobra, chodźcie panowie, chodźcie, idziemy na lekcję, bo już się zaczynają powoli. Trzeba się czegoś pouczyć. Ja myślę, że dzisiaj będzie udany dzień. No, zanim rozpoczniemy, to widzowie, naukę. Koniecznie łapka w górę i subskrypcja wbijać się do chłopaków na kanały, bo tam też lepsze lekcje. Dobra, gdzie jest sala do języka polskiego? No dobra, jest pewnie ta językowa. Halo, też, co? Polak. A nie, tu jest, a tak, to tu, językowa. Dzień dobry. O, dzień dobry, witam państwa. Nie, no panie Dave, proszę pani się tak ze mną widać. Dlaczego pani jest tak negatywnie nastawiona do tego ucznia, skoro on bardzo tutaj prawda kultury. Właśnie, on bardzo miło się zwraca. Ma mała. No i co? A chcesz być duża? No, ale ja jestem większy od ciebie, to mogę tak powiedzieć. No. Kurduplu. Przepraszam. Dobra, proszę się spokojnie, bo znowu pan zostanie wyrzucony z zajęć. Nie, przepraszam. Dobrze. Sprawdzam obecność. Już widzę, że jest Szypson Kromka, Dave Żabkowski i Bzyku Miodek. Nie ma tej co zwykle. Ctrl-C, Ctrl-V. Oni mają indywidualne nauczanie, bo są... Oni też mają żółte papiery, okay, Bzyku, dobrze, tylko Bzyku tak. Przychodzi. Proszę państwa, dzisiaj mamy język polski, prawda? I będziemy pisać wiersz. Mam nadzieję, że to będzie fajne zadanie i wiersz? Że naprawdę nie, się ja nie umiem rymować. Ale to zaraz wszystko, ale to wszystko a jakieś zaraz. Podstawowe zasady do rymów? Dobrze, no to spróbujemy w takim razie, skoro państwo nie umiemy rymować. Ja mam pomysł, zagrajmy w taką grę. Jaki? Dave daje jedno zdanie i ja daję drugie, żeby się rymowało i tak w kółko. Okej. Dobrze, no to proszę, w takim razie Dave. W ten sposób poświczymy rymy. Dajmy książkę, a ja mam dać nie, rymę. Musisz wymyślić jakieś zdanie i ja rymuję do niego. A później Marek do mojego. Marek szedł w nocy prostą drogą. Mhm, już wiem, gdzie się to skończy. I obudził się pijany z urwaną lewą nogą. Ale fajne, ja nie potrafię tak, dobra. Ale teraz zobaczę, teraz czekaj. Bo ty teraz wymyślasz taki rym, który się nie musi rymować do mojego, bo teraz będzie rymował Dawid do tego, co ty. Tak, po dwa, no. Aha, teraz dobra, czyli Marek wszedł do komisariatu policji. Mhm. I zauważył... Nie wiem, nie umiem w rymy. No proszę, czeka, proszę. Tak, znaki inicji. Ale nic się nie rymuje z policji, jak, halo. Nie, no, nie wiem, milicji. Ale... I zauważył, że już nie ma tam milicji. O, no dobrze. Okay, super, dobrze. Dawid to żaba ma obślinioną gębę. Ale... czekaj, ja też nie potrafię rymów, muszę się zastanowić. Stresuję mnie, jestem stresowany na maksa, nie potrafię sobie mówić. Może wiesz, gębem, że pod dębem coś, wiesz, co że Marek pijany leży pod dębem. Dębem, znaczy gębę, a tego, a Mareczek ze szczypsonem konsumuje lawendę. O, ciekawy rym. Myślę, że po jeszcze jednej rymce. Szczypson zobaczył zniszczoną książkę. Jest taki stres. Kurczę, ale jaki rym do książkę. Jest książkę. Stres, książkę. Dał pani chleb i tabliczkę w nawiązce. Okej. Okay. Dobrze, jest jeszcze jedna, bo mi się podoba bardzo ta zabawa. Tylko teraz proszę wymyślić jakiś ostatni tutaj. No. Ja mam wymyśleć. Do kogo? Do Szczypa? Czy do Dawida. Ja nie mogę, ja tego nie umiem. Siedzimy na lekcji i jest bardzo nudno. Co się tak patrzycie wszyscy na mnie? Odróżcie wzroki. To koniec lekcji i trudno. Do koniec lekcji, idziemy do domu, trudno. O, podoba mi się. Elo, dobrze. Yes. Bardzo się to podobało, naprawdę. A teraz rym dla pani nauczycielki. O, właśnie. Pani każdy. Pani teraz jaka polski. Tak. Nie, teraz każdy rzuca zdanie i nauczycielka robi rym. Nie. Tak, Dawid zaczyna. Pani droga Emilio, spójrz na tablicę.
Ja widzę tylko piękne donice. Okej, dobrze. Są. Dzień taki piękny i niebo jest czyste. Zaraz pójdę zrobić ci kół pod kamieniczkę. Marek Stimson i Dave to jednostki bystre powinno być. No właśnie. Okej, tak dobra. Też mogło być, no. Dobre. Marek, jakieś zdanie. Wiem. Emilia nas pięknie polskiego uczy. Kurde, jakie ciężkie, to uczy? Jest takie jedno. Jakie? Uczy. Uczy. Jeszcze raz, Emilka, jeszcze raz pani Emilia polskiego ładnie uczy. Emilia nas pięknie polskiego uczy. I pączkami codziennie tuczy. Siebie oczywiście, tuczy. I codziennie się. Okej. To ja sobie porozmawiamy na ten. A z państwem to jeszcze sobie porozmawiamy na ten. No dobrze, sobie rozmawiaj. Dobrze, możemy napisać ten sprawdzian, ja się czuję gotowy. Tak, sprawdzian, więc proszę bardzo, dla każdego mam tutaj arkusz przygotowany, także proszę bardzo, powodzenia życzę i mają państwo na to, 5 minut myślę, że zdążycie napisać jakieś... Bo mi David zabrał książkę. Sorry. Panie David, proszę oddać tej. Sorry. Dobra, piszę. Proszę na... Wiersz? Dobra, a ile musi być wersów? Proszę pana, ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o wiersz, no to jest to artystyczna, prawda, tutaj sztuka, więc to od pana zależy. Może czyli on być nawet na wedle dwa słowa, uznania. Ale jeżeli będzie. Tak, ale jeżeli będzie świetny, to zaliczę panu ten wiersz. Po prostu. Dobra. Proszę. Dobrze, pani profesor, ja już jestem gotowy, dobrze, ja mogę oddawać. Pan zwykły, pan jak tam. Tak, jesteście już, każdy napisał? Dobrze, ja proponuję. Ja proponuję, żeby pierwszy dał bzyku. Dobrze, nie, no dlaczego? No dobra. No proszę, dawaj. Czytaj, pani. Może ja sobie zbiorę już od każdego. Proszę, pan David, też mi. A ty nie będziesz wiedzieć, czy jest, czy nie. No. No dobrze. Gadali ją. Dobra, proszę. Więc tak, Bzyku siedzi pod niebieskim budynkiem, który w nocy pachnie świeżym tynkiem. Co to za miejsce, pewnie nikt nie zgadnie, bo odpowiedź znajduje się na dnie. Nie wiem. Mega mi się podoba. Nie zgadnie, bo odpowiedź znajduje się na dnie. Okej. Lubię wąchać kwiatki, czasem je zapylać, bo jestem pszczółką. I nie lubię zapylać. I nie lubię się obijać miało być, bo ja coś tam mi się pomyliło. Dobrze, bardzo ładny wiersz, naprawdę podoba mi się. Długi, widzę tutaj wiele środków językowych. Ja drugi? Oceny na później. Nie, ja poproszę teraz oddaję pa. Może oddaję teraz, no według dziennika pojedziemy, no to, co? Jak chcesz. Bo BDS, no faktycznie, po kolei. Więc tak, tutaj od pana Dave'a. Łąka usłana w piękne kwiaty, walić policję, bo robią szpagaty. Idę ulicą widzę Marka, zawsze zastanawia mnie jego zagadka. Emilia namysłowa dość często się obraża, ciekawe dlaczego może kocha bzyka owada. Szybson dość mocno uczy się polskiego, ma w tym doświadczenie, bo... Dziadka ma chrobrego. Co? Nie no, naprawdę. Chorego. Siema. Chrobrego czy chorego właśnie? Chrobrego. Dobrze, panie Dajmie, świetny wiersz, bardzo mi się podoba. Pierwszy tak, najlepszy, nie? Teraz mniejszy, bardzo... A jakie oceny dostają panowie w ogóle? Zaraz tutaj państwu zaraz powiem ocenisz, dobra, to teraz rzucam mój. Jeszcze dla pana od pana Szczypsona wiersz. Dobrze, no to lecimy. Dzień taki piękny jak język polski, czasem ze złości targamy włoski. Chciałbym czasami mieć fajnych ziomów, którzy ze soczkiem wychodzą z domów. To koniec tego wiersza fajnego, dawaj mi 6 babo z polskiego. Ej, ale znaczy fajne, bardzo fajne. Dobrze, ogólnie jedna wiersz, tak. Wiersz, nie ma sensu. Szczerze powiedziawszy, każdy stanął z was na wysokości zadania. Bardzo mi się podoba wasze wiersze, naprawdę, i uważam, że każdy z was otrzymuje ocenę celującą tutaj. Wow. Naprawdę. Każdy wiersz jest świetny. Serio. Tak weszedł ten rym. No naprawdę, bardzo mi się tutaj podoba. Dużo... No nie, świetnie, po prostu... No, a pani z polskiego napisze jakiś wiersz? O właśnie, tak. Przykładowy dla uczniów, żeby wiedzieć, jak to zrobić na lepiej niż szóstkę. Albo jeszcze lepiej. Dobra, jakiś freestyle, jakiś freestyle poprosimy. Nie będę freestyle. Proszę próbkę freestyle'u. Ja jestem zmęczona. Putacz, yo, jestem sobie pszczółka. Robię sobie i zapylam kwiatki, wow. Ja tu lubię czasem sobie pochodzić po klasie, a czasem sobie po niej polatać. Oh, yo. Pozdro, 600. Coś tam tu. Ja wiem. Szuty papiery tutaj się aktywują. To się dzieje naprawdę. Ale kogo odkryłem? Dawajcie pikstepa, no pikstep. Okej, dobra. Kto zaczyna? Ty Dawid? Dobra, dawaj. Nawet nie słyszę, czekajcie, muszę włączyć. Włączcie sobie muzykę w ekranie. Ekstra, zobaczcie, zobaczcie taki drop.
Widzę, na ścianie są różne plakaty. Walić Mareczka i jego szpagaty, yo. Widzę, widzę, jest jedna biblioteka, a Emilia to niezła kartoteka. Tak, drzwi się otwierają, wchodzi tu ten bandyta. Nie wiem, o co chodzi, bo goni go policja. Ściana jest drewna i z głupiej cegły. Walić Mareczka i jego teksty. Dobra, to nie koniec tego bitwy, ponieważ ja tu wchodzę w twoje rymy, cimci rimcim, okej, okej, dobra, muszę lecieć dalej, bo wybiję się z rytmu i będzie źle. Dobra, 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 jestem na lekcji polskiego, okej, rapuję sobie mocno, jakbym używał normalnie, nie wiem, Isaka, dobra, Isaki, malowanki, różne jajeczka, a ja lubię sobie jeść coś tam, nie wiem. Nie wiem. Nie, no ja nie umiem. Teraz chipsą nabić. No Jezus, bo mnie jaja, dawaj. Teraz chipsą nabicie. Dobra. Dobra, czekajcie, okay, muszę sobie obmyśleć coś. Dobra. Tak. Tu zaraz wchodzi ten beat, nie? Czekajcie. Tak. Jeszcze nie. Uwaga, przygotuj się. Okej. Okay. 3, 2, 1. A 0. Dobra, uwaga. Wbijam sobie tutaj nabita. Emilia trochę śmierdzi, bo jest nieumyta. I Dave ma długi krawat. A Marek zawsze robi szpagat. Siedzimy sobie na lekcji polskiego. Posłuchaj tego, ziomek, kolego. Tutaj mamy takie fajne książki. Jedne są lepsze, drugie gorsze, bo mamy książki. No i taka tutaj biblioteka duża, tablica czysta i głowa duża. Nie. Dobra, teraz Emilia. Teraz Emilia. No tak, nauczycielka też musi. Też to puszczę na 100%. To dobra, mama. Hej. Ale nie umiem w ogóle. Dajesz, Emilia, zarymujesz. Zarycz, no. Jesteś kobietą, musisz dobrze do tego zrobić. Reprezentacja dziewczyn. Ja nie wiem. Emilia on the beat, man. Okej. I uwaga. Jestem beat. Wow! Mega rym! Szpilki! Dobra, Milki! Jestem modą Milki! A ja wie, jest dużo w mojej głowie, nie wiem czego, tak. Dobra, wszyscy szczęść, chodzą, koniec! Dobra, do widzenia, dziękuję bardzo za ten dzień! Lekcja muzyka za nami. No bo to jego był GBL, dobra! Dziękujemy bardzo za dzisiejszą lekcję, do widzenia, Elu! Do widzenia!